Spać ba od swatania. Spat, mówi się nie brat, nie swat, nie brat, nie swój. Ten, kto jest wyspatany, jest swój. Czyli obca dziewczyna wchodzi w krąg rodziny, staje się swoja. Snecha, czyli synowa, dziewosnębowie, czyli ci, którzy spatają, czynią swoimi, oni snębią, czyli snują bądź związują. Czyli ta cała etymologia i te znaczenia wskazują na symbolikę również swadziebną, w której centralnym punktem jest związanie rąk młodych i pokazanie, że ta siła jest nierozerwalna. Strataj mnie, mamo, nie strataj mnie, rodzo na oś, strataj mnie od ciebie, jo, cię nie będę stratała, niech cię pan strata, któremu cię wydaje moja córusia ode mnie. Strataj ładu, głaszcze nasze ładu, 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 moja córusia ode mnie. Daj mnie, tato, już radaj mnie, rodzone oświadaj mnie od siebie. I od ciebie będę śradał, niech cię pan śradaje, któremu cię wydaje moja córusia ode mnie. Chwała ogniowi! Chwała! Beruję! Spójrz na dzieci swoje, to one przyszły do ciebie, tak jak na samym początku, w ich narodzinach, rodzalice, splotu ich razem. Teraz to się dokona. Bądź świadkiem tego, co tu się wydarzy. Pisz z nami, panie. Sława Perunowi! Sława! Tą krajką te ploty mam ręce, na znak specjalnie waszego losu. Nie będzie w niej ani jednego węzła. Do końca obrzędu. Krajka ta musi pozostać na waszej dłoni. Inaczej obrzęd nieważny. Zła wróżba. Bogowie tego nie chcieli. Podajcie sobie dłonie. Zamiast bianka i warkocza, chustę teraz nosić na głowie będziesz. Aby wszyscy wiedzieli wokół, iż już wolna nie jesteś.